Na sam początek chciałem, proszę Państwa, tak parę słów refleksji, bo 4 lata temu przyjechałem do tej gminy, wcześniej chyba tylko przejazdem bywałem, przywiozła mnie tu pewna osoba, objechaliśmy każdą miejscowość w gminie, by na końcu zakończyć wycieczkę tą tutaj w Kępicach. Oglądałem, proszę Państwa, gminę Centrum Ratownictwa, które straszyło. Klepisko obok boiska płyty głównej garbarni, dziurawy plac Wolności. Przyjechaliśmy na koniec tutaj w ten zakątek, stołówka, na której rosło drzewo, naprawdę brzoza, pamiętam. I w tej sali odbywało się spotkanie. Spotkanie tego typu jak dzisiaj, także było tak wiele osób. Tylko ta sala, no pamiętacie Państwo, wyglądała całkowicie inaczej. Później rozmawiałem właśnie z tą osobą i ona opowiadała mi o planach, tak? Tam, gdzie to klepisko ma być Orlik, gminne centrum ratownictwa ma być skończone, Plac Wolności ma nie straszyć, tylko zachęcać. I wam powiem szczerze, że nie wierzyłem w to wszystko i mówiłem, że jest to nierealne, że się nie da, jak to zrobić przy tak małym budżecie, czy będą możliwości chociażby pozyskać te środki. Otrzymałem odpowiedź w stylu Margaret Thatcher, proszę Państwa, że 90% problemów, o których mówię, mogą w ogóle nie wystąpić, albo jak wystąpią, to da się je rozwiązać, tak? No ta osoba powiedziała, że i tak to zrobi, i tak. No co prawda się myliła, bo te problemy i tak wystąpiły, nawet większe, no ale jednak to zrobiła. Na pewno wiecie, kto jest tą osobą. Wszyscy, proszę Państwa, tak, to pani Magdalena Gryko, zapraszam na scenę. Proszę Państwa, reorganizacja Urzędu Miejskiego to był jeden z pierwszych punktów w moim programie wyborczym 4 lata temu. Ja przedstawię taką krótką prezentację, co osiągnęliśmy przez te 4 lata. To będą takie liczby, bo myślę, że te liczby Państwo z tymi liczbami macie do czynienia na co dzień, kiedy widzicie, jak nasza gmina się zmienia. A czuć się dobrze w naszej gminie to jest moim marzeniem, żeby mieszkańcy, którzy tutaj przyszli, a myślę, że Państwa obecność o tym świadczy, że dobrze się czujemy w naszej gminie, że przychodzimy do ładnego miejsca, że chcemy tutaj żyć. Myślę, że świadczy o tym, że te 4 lata dobrą pracę zrobiliśmy, że przez te ostatnie 4 lata wykorzystaliśmy wszystkie nasze możliwości. Tutaj takie krótkie podsumowanie. Proszę Państwa, pierwszy taki namacalny, może mieszkańcy tego nie widzą, ale w budżecie widać. Kiedy zaczynaliśmy 4 lata temu, budżet gminy wynosił 26 milionów złotych. W tym roku planowany budżet na koniec roku to 41 milionów. Proszę sobie wyobrazić, jaki przeskok. Ile więcej pracy dla urzędu, ile więcej inwestycji, ile więcej korzyści dla mieszkańców. I tutaj, proszę Państwa, Urząd Miejski. Później Państwu pokażę, ile inwestycji zrobiliśmy. Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim, jak wygląda. Przez 4 lata zmniejszyliśmy o 1 osobę zatrudnienie w Urzędzie Miejskim, ale co ważne, i to mamy na czerwono, 6 osób teraz zatrudnionych jest w ramach pieniędzy unijnych, czyli nie płacimy za te osoby z pieniędzy podatników. No i bardzo miła wiadomość, wzrosło wykształcenie pracowników urzędu. W 2010 roku 45% pracowników urzędu miało wykształcenie wyższe, w 2014 ponad 62%. Czyli myślę, że to duży przeskok, ale też wierzę, że Państwo to czujecie, że to się odbija na pracy. Inwestycje. To jest bardzo duży przeskok. W ciągu 4 lat zainwestowaliśmy w naszą gminę prawie 30 milionów złotych. To są same inwestycje gminne. To są, proszę Państwa, drogi, to jest kanalizacja, to są wodociągi, to są remonty, to są budowy. To, z czego Państwo korzystacie na co dzień. W kadencji 2010-2014 realizujemy, bo jeszcze cały czas realizujemy, aż 71 wniosków. Ja nie chcę przypominać i dzisiaj nie będę mówiła o kadencji 2006-2010, ale myślę, że 1/10 tego w tamtych latach może była robiona.
Kanalizacja, wodociągi. To są głównie wodociągi, proszę Państwa, dokończenie aglomeracji Kępice w stronę Przytocka. To jest dokończenie kanalizacji w Kępicach, w Barcinie, w Osiekach, w Korzybiu, wodociągi w Korzybiu. I na to w ciągu ostatnich 4 lat wydaliśmy ponad prawie 9 milionów złotych. Drogi i mosty. To, co Państwo najwięcej odczuwacie, bo kanalizacja jest i się zakopie i później się o tym zapomina. Cały czas jeszcze drogi są dziurawe, zdajemy sobie z tego sprawę, ale w ciągu ostatnich 4 lat ponad 4 miliony złotych wydaliśmy na drogi. Do tego też dochodzi, bo w przypadku dróg powiatowych połowę dokładaliśmy do dróg powiatowych. Tu jest droga Pustowo-Ciecholub, Osowo-Podgóry, gdzie tam 1/4 dokładaliśmy i droga Osowo-Chorowo. Czyli ta liczba, te milionów na pewno jeszcze jest więcej. Mieszkania, bardzo ważna rzecz. W tym roku rozpoczynamy budowę kolejnego budynku komunalnego w Kępicach, ale do tej pory przez 4 lata prawie 2 miliony wydaliśmy na remonty i budowę mieszkań. To jest głównie w licznikowni, gdzie 9 mieszkań komunalnych powstało, w byłej licznikowni w Barcinie. To są także pieniądze z Agencji Nieruchomości Rolnych, które dostaliśmy na remont mieszkań komunalnych przejętych z Agencji Nieruchomości Rolnych, czyli po PGR-owskich. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa. To, co pan sekretarz powiedział, to ja też byłam wystraszona 4 lata temu, jak widziałam Gminne Centrum Ratownictwa w Kępicach, taki pusty, ponury budynek, dziury zamiast okien. Teraz budynek ładny, zadbany, żyje. Codziennie spotkania się odbywają. Strażacy mają siedzibę, na jaką zasługują. To tutaj też jest samochód. Myślę, jeszcze w tym roku strażacy z Korzybia będą się cieszyli z nowego samochodu średniego, którego wartość to ponad 600 tysięcy złotych. My w ciągu 4 ostatnich lat na inwestycje w bezpieczeństwo nasze wydaliśmy prawie 2 miliony złotych. Gospodarka komunalna, czyli tutaj proszę Państwa przydomowe oczyszczalnie ścieków. Tutaj też są budowa oświetlenia ulicznego, czyli poprawa naszego bezpieczeństwa, to jest 1 200 000 złotych. Też spora suma. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. To są wszystkie świetlice, to jest Centrum Aktywności Lokalnej w Kępicach, to jest Dom Strażaka w Korzybiu, to jest świetlica w Bronowie, to jest remont świetlicy w Mzdowie, w Płocku generalny remont, w Obłężu, w Barcinie. Na te wszystkie świetlice, na te remonty wydaliśmy prawie 7,5 miliona złotych. Oświata i pomoc społeczna. To jest termomodernizacja szkoły, zespołu szkół w Biesowicach. To jest także stworzenie środowiskowego domu samopomocy. 1 200 000, też pokaźna suma. Przy okazji poprawił się wizerunek szkoły, zewnętrzny wizerunek szkoły w Biesowicach, ale i oszczędzamy na cieple. Sport, bardzo, bardzo ważny. Myślę, dla mieszkańców, bardzo ważny dla młodzieży. 2,5 miliona to są też same inwestycje w sport, bo co roku wydajemy też pieniądze na wydatki bieżące, ale same inwestycje o 2,5 miliona poprawiliśmy wartość naszej bazy sportowej. I tutaj jest boisko Orli, które jako, też pan sekretarz o tym mówi, jako jedni, to już z ostatniej puli praktycznie skorzystaliśmy, ale w tej chwili młodzież, dzieci, dorośli grają, korzystają. To jest boisko w Barcinie wielofunkcyjne, to jest boisko w Warcinie wielofunkcyjne, że z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i proszę Państwa, nie będziemy zwalniali tempa. To jest bardzo ważna inwestycja w kapitał ludzki. Około 10 milionów złotych w ciągu 4 lat wydaliśmy, proszę Państwa, w kapitał ludzki, bo te wszystkie świetlice, te wszystkie obiekty sportowe, środowiskowy dom samopomocy, to wszystko jest, stoi, te drogi, kanalizacja, ale dla kogoś to robimy. To wszystko robimy dla mieszkańców i po to te pieniądze na kapitał ludzki. To jest to, to są nasze zajęcia, to są nasze szkolenia, to jest podnoszenie naszych kwalifikacji, to jest poznawanie świata przez nas, to są warsztaty, to jest nasza edukacja. I proszę Państwa, mimo wszystko, ja się bardzo cieszę z tych wszystkich spraw takich budowlanych, że udało się, że zrobiliśmy, że wybudowaliśmy, że wyremontowaliśmy, że mamy coś nowego, ale dla mnie osobiście największą radością jest, kiedy te budynki żyją, kiedy coś się w nich dzieje. U nas udało się doskonale, bo połączyliśmy wydatki twarde z wydatkami miękkimi, czyli na kapitał ludzki. I myślę, że przez te następne lata też nie zwolnimy tempa i jeszcze więcej będziemy wydawali.
I tu na koniec taki slajd, proszę Państwa, takie nam się prezenty też trafiały. To jest akurat prezent od Agencji Nieruchomości Rolnych, pałac w Barcinie. To jako przykład podałam, bo też most dostaliśmy, też warty ponad 2 miliony złotych w Korzybiu, a to jest taki piękny prezent, wyremontowany, mieszkańcy już korzystają, także z tego się bardzo cieszymy. Co w następnej kadencji, ja przygotowałam program wyborczy, głównie to, proszę Państwa, kontynuacja tego, co już zaczęliśmy, ale te 4 lata to też doświadczenie dla mnie i pewne tutaj sprawy być może trochę inaczej poprowadzimy, być może większy nacisk położę na inne zagadnienia. W pierwszej kolejności to są, proszę Państwa, lepsze drogi. Programowanie unijne na lata 2014-2020 będzie dawało nam możliwość pieniędzy na remonty dróg i z tego chcemy skorzystać. Tu będzie ogromna szansa dla dróg lokalnych, powiatowych, także takich sublokalnych, dlatego to w pierwszej kolejności będziemy chcieli wykorzystać te pieniądze. Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości. Mamy, proszę Państwa, strefę ekonomiczną w Barcinie, patronat strefy. Będę się starała, myślę, że w ciągu 4 lat zrobimy tam strefę ekonomiczną i będzie szansa na to, żeby mógł tam zaistnieć jakiś zakład. W Kępicach planujemy rewitalizację centrum miasta. To ta rewitalizacja nie będzie się opierała tylko na tym, że będziemy budować nowe budynki, postawimy ławki, też nadanie nowego charakteru centrum miasta. To też biura dla małych, średnich przedsiębiorstw, dla zakładów usługowych i też w tym kierunku będziemy się starali iść. Sport. Nie będziemy zwalniali tempa rozbudowy obiektów sportowych. Marzeniem moim jest wybudowanie w Kępicach hali widowiskowo-sportowej, gdzie w strategii województwa pomorskiego jest, że w każdej gminie powinna być taka hala. Hala, która mogłaby służyć 4 pory roku i miłośnikom różnych sportów. Dlatego będziemy tutaj robili wszystko, żeby przygotować się do tej inwestycji, być może już ją zacząć. Integracja. Integracja jest bardzo ważnym punktem i to się nam może nie wydaje teraz, jak tutaj jesteśmy, ale proszę Państwa, w przyszłości na pewno przynosi efekty. Czyli te wszystkie świetlice, cal w Kępicach, dom kultury muszą żyć, muszą się tu odbywać zajęcia, koła zainteresowań, muszą mieć swoje miejsce, gdzie się będą spotykały. Musimy się znać, musimy wiedzieć z kim, z jakimi problemami, do kogo możemy iść. Dlatego bardzo ważna jest integracja kół gospodyń, integracja sportowców, wędkarzy, myśliwych, wszystkich kół zainteresowań i na to będziemy kładli bardzo duży nacisk. Także ten kapitał ludzki w latach unijnych 2010-2014 bardzo nam się przyda. Ekonomia w służbie społeczeństwu. My, proszę Państwa, jako jedni z pierwszych w województwie pomorskim założyliśmy spółdzielnię socjalną. Przykład z nas mogą brać inne gminy, bo to jest dość duża spółdzielnia. Ale to jeszcze mało. Będą pieniądze na przedsiębiorstwa, które zysk będą przeznaczały na zaspokajanie celów społecznych, które mają służyć społeczeństwu. I tu ogromne dla nas szansa, bo będą pieniądze unijne na to. My tu już doświadczenie mamy, wiemy jak po te pieniądze sięgnąć. Także też śmiało mogę Państwu obiecać, że więcej miejsc pracy powstanie w ramach rozwoju ekonomii społecznej w naszej gminie. Edukacja. Mamy w każdej szkole przedszkole, oddział przedszkolny w każdej szkole i tutaj proszę Państwa proszę się nie bać. Moim tutaj zadaniem będzie pilnowanie, żeby najmłodsi uczniowie, najmłodsze dzieci z naszej gminy jak najbliżej miały do miejsca edukacji, ale też proszę Państwa będziemy dbali o to, żeby każde dzieci mogły się uczyć w naszej szkole, żeby dzieci chore i zdrowe mogły się uczyć jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, żeby nie musiały daleko jeździć, po kilkadziesiąt kilometrów, żeby nie musiały rano wstawać. Także planujemy, proszę Państwa, w gminie utworzenie gimnazjum dla dzieci chorych. Nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii. Tutaj też, proszę Państwa, to jest ogromna szansa. Następne programowanie unijne, doświadczenie już mamy. Także nowy budynek, który będzie w Kępicach, będzie bardzo nowoczesny. Pompy ciepła będą podgrzewały wodę. Budynek nowy w Korzybiu, prawie pasywny, czyli bardzo energooszczędny.
tanie utrzymanie, tylko w ten sposób budując nowoczesne, skorzystając z nowoczesnych technologii, możemy zaoszczędzić w kosztach utrzymania naszych domów, mieszkań czy ogrodów. Duże rodziny. Ja bym chciała, proszę Państwa, zerwać ze stereotypem, że duże rodziny to są rodziny z problemami. Dla mnie duża rodzina to jest rodzina dobrze zorganizowana, to jest rodzina też taka, której trzeba pomóc. Wprowadziliśmy już kartę dużej rodziny, zamierzamy dalej rozwijać tą kartę. Dalej, proszę Państwa, chcemy inwestować w budownictwo komunalne, żeby duże rodziny chciały też u nas mieszkać, żeby nie wyjeżdżały z naszej gminy. Bezpieczeństwo. W tym roku kupujemy pierwszy samochód nowy, 600 tysięcy ponad taki samochód do jednostki w Korzybiu. No, wymiany sprzętu praktycznie każda jednostka OSP z terenu naszej gminy wymaga. Także w miarę możliwości, a mamy doświadczenie, proszę Państwa, bo powiem, że dobrze nam idzie zbieranie pieniędzy na samochód w Korzybiu. Mamy możliwości i z tego doświadczenia tegorocznego będziemy się starali korzystać i zmienić tutaj sprzęt we wszystkich jednostkach. I też, proszę Państwa, budowa remizy w Podgórach, gdzie już projekt mamy. W tym roku kończymy remizę w Przytocku, także jeszcze Podgóry zostaną jako jednostka bez remizy. No nie wiem, jak strażacy z Warcina, bo też pewnie zaraz się upomną o remizę, ale po to jesteśmy, żeby rozwiązywać problemy. Promocja. Tutaj, proszę Państwa, pisząc ten program, tak sobie pomyślałam, że my sami musimy czuć się dobrze w naszej gminie. To, co powiedziałam na początku. Będziemy się czuli dobrze w naszej gminie, będziemy dobrymi ambasadorami naszej gminy. Będzie ludzi nas więcej odwiedzało. Jesteśmy bardzo, bardzo atrakcyjną gminą. Każdy, kto przyjeżdża, widzi to, czuje to i chce tutaj do nas wracać. Ale te wszystkie punkty mojego programu wyborczego łączą się jakby w jedną całość i chodzi tutaj o promocję. Chodzi o budowanie marki w Kępic na terenie powiatu słupskiego, województwa pomorskiego i na terenie całej Polski. I tu myślę, nie sam burmistrz, ale wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne, musimy razem dbać o dobrą markę naszej gminy. A jeżeli chodzi o samą promocję, o samą turystykę, też współpraca, proszę Państwa, z nadleśnictwem, głównie z nadleśnictwem Warcino, z leśnym kompleksem promocyjnym, też przyspieszenie prac budowy szlaku rowerowego aż za Koszalin, czyli nad morze. Też, proszę Państwa, współpraca z gminą Sławną przy budowie szlaku rowerowego poza tereny naszej gminy, a nawet poza tereny naszego województwa. Proszę Państwa, na tą następną kadencję, na te następne lata do współpracy zaprosiłam 13 osób. Nie zawsze to są osoby łatwe. Ja już sobie boję się pomyśleć, jak się wszyscy dostaną, ale chcę, bo lubię pracować z osobami, które wiedzą, czego chcą, które pokazały, na co je stać, które pokazały, że potrafią się dobrze zorganizować, które pokazały, że potrafią coś zrobić. Bardzo dobrze. Tutaj po tej mijającej obecnej kadencji wiem, że bardzo dobrze się pracuje z takimi osobami, które rozumieją problemy, które nie boją się rozwiązywać problemów, które jak powiedzą nie, czy powiedzą, że można inaczej, to mają argumenty, z którymi można rozmawiać. Także ja chciałam dzisiaj Państwu przedstawić te 13 osób. Nie wiem dlaczego, ale tylko jedna kobieta wśród tych osób. Sami mężczyźni, ale jak kobietą będzie burmistrz, to burmistrz będzie kobietą, to myślę, że parytety będą wyrównane. Proszę Państwa, Przemysław Gębusia, okręg numer 2, Barcino, Kotłowo, Mielęcino. Ja zapraszam Przemka. Przemek jest radnym obecnej kadencji. Proszę Państwa, kiedyś tak powiedział, budujemy w Barcinie Centrum Aktywności Lokalnej, wyremontowaliśmy remizę, ja taka cała zadowolona, a Przemek na komisji jednej mówi, no dobrze, ale co z tego mieszkańcy mają na co dzień? I tak sobie myślę, no faktycznie, ja się cieszę, bo jest inwestycja odhaczone, zrobione, kotłownia wymieniona, plac zagospodarowany. Ale po to jest taki radny, żeby powiedział, żeby sprowadził burmistrza na ziemię, bo ja mówię, ja tu widzę całą gminę, ja się cieszę, że coś zrobione, że jakaś budowa poszła do przodu, ale tutaj po to jest Przemek i naprawdę za każdym razem zwracał mi uwagę na problemy mieszkańców Barcina. Za to serdecznie dziękuję i liczę na taką współpracę w przyszłej kadencji.
Jedyna kobieta na mojej liście, pani Iwona Kujawska. Okręg numer 3, Warcinołuszki. Pani Iwona jest przewodniczącą Rady Rodziców. Już się dała pokazać z takiej mocnej strony, tylko tak ładnie wygląda bardzo, ale jest naprawdę kobietą z charakterem. Ale tak jak powiedziałam, na zebraniach się odzywa Sołeckich, wyróżnia się. Także liczę, że i w Radzie będzie miała dużo do powiedzenia, a te uwagi zawsze będą celne i zawsze będą służyły poprawie życia mieszkańców okręgu, który będzie reprezentowała. Pan Zdzisław Maciaszek. Tutaj proszę Państwa, pan Zdzisław od lat w naszej gminie wyróżniał się jako dobry organizator. W Radzie Miejskiej będzie reprezentował Przytocko, Płocko i Polichno. Ja tutaj nie muszę mówić, proszę Państwa, jako jedyna gmina, ja myślę, może gdzieś w Polsce się zdarzyło, świetnie, perfekcyjnie przygotował reorganizację szkoły, którą kieruje. Wcześniej jako dyrektor, który był zatrudniony przez gminę, teraz dyrektora zatrudnia stowarzyszenie, które trzyma tą szkołę, które dba o jej wynik finansowy, który też, proszę Państwa, odpowiada za stołówkę szkolną w Kępicach, także też nas karmi. Także Panie Zdzisławie, ja liczę na dobrą współpracę i liczę, że te umiejętności organizacyjne będziemy mogli wspólnie dobrze wykorzystać. Tutaj okręg numer 5, pan Artur Szewc z Korzybia. Artur Szewc jest radnym obecnej kadencji i chyba nie było sesji, na której by nie mówił, a to most, a to droga, a to chodnik, a to jeszcze inne sprawy, a to oświetlenie, także jest bardzo aktywnym radnym. Tutaj przewodniczy kołu wędkarskiemu w Korzybiu, rozmawia dużo z mieszkańcami, wywodzi się ze środowiska nauczycieli, także też dobry reprezentant w naszej Radzie Miejskiej. Pan Krzysztof Rosiak, brawa, nie wiem czy dotarł. Jest pan Krzysztof, miał się spóźnić. Będzie w naszej Radzie reprezentował Biesowice, Biesowiczki, Przyjezierze i Kawkę. Pan Krzysztof jest prezesem jednostki OSP z Biesowic. Ja tu mówiłam o tych remontach jednostek w różnych miejscach. Proszę Państwa, w Biesowicach strażacy sami sobie remontowali. Praktycznie sami sobie załatwili dwie bramy, wyposażenie. Co jestem w Biesowicach, ta remiza wygląda lepiej i to głównie zasługa pana prezesa Krzysztofa Rosiaka. Także liczę, że w Radzie Miejskiej będzie aktywnie reprezentował strażaków ochotników, będzie dbał o dobre imię strażaków i o bardzo dobrą współpracę. Nie ma z nami pana Rafała Stelmacha. Rafał będzie startował z okręgu numer 7, to jest Kępice, ulica Kościelna. Myślę, że wszyscy mieszkańcy Kępic znają Rafała, przedsiębiorca, działa w Radzie Parafialnej. Myślę, że jeszcze będą spotkania, na których poznamy. Okręg numer 8, Adam Gonciarz. Brawo. Adam jest radnym obecnej kadencji, jest pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej naszej spółki, takiej dużej, pierwszej, dużej w gminie. W Radzie Miejskiej będzie reprezentował ulicę Emilii Plater, Niepodległości, Szkolną od numeru 1A do 4, Tadeusza Kościuszki i generała Władysława Sikorskiego. To jest bardzo dobrze, proszę Państwa, jak pracownik spółki komunalnej jest jednocześnie radnym Rady Miejskiej. Jak sołtysi go zaczęli chwalić, że tak szybko awarie wody są usuwane, to myślę, że Adam urósł, ale na pewno nie zwalnia tempa. Bo dobrze jest, kiedy radny, a jednocześnie pracownik spółki komunalnej, która praktycznie rozwiązuje wszystkie problemy mieszkańców gminy związane z kanalizacją, z wodą, też obsługą cmentarzy, administracją mieszkań, że jest na sesji, że słyszy, jest w stanie szybko je rozwiązywać. Także ja się bardzo cieszę, że się zgodził kandydować. Kolejny radny z Kępic, pan Krzysztof Binczak. Brawa. To jest, proszę Państwa, Kępice, okręg numer 9, Kępice, ulica Bogdana Jancy, Kępka, Kruszka, Kwiatowa, Wojska Polskiego i Sołectwo Żelice. Pan Krzysztof niby taki spokojny na pozór, ale proszę Państwa, jak coś powie na tej sesji, to już powie, czy na komisji. To jego uwagi są bardzo trafne, ale jednocześnie ma taki dar, że jak nikt inny potrafi oddać potrzeby mieszkańców, bo w tej Radzie nie czuje się jako radny,
jako pan radny, który reprezentuje mieszkańców, ale jako zwykły mieszkaniec, który ma wiedzę mieszkańców swojego okręgu wyborczego. Także naprawdę, jeżeli można mówić o głosie społecznym, to tutaj pan Krzysztof jak najbardziej reprezentuje ten głos społeczny. Kolejny kandydat z Kępic, Michał Szczerba. I tutaj pan Michał ma bardzo duży okręg, to jest Kępice, ulica Adama Mickiewicza, Gościnna, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Krótka Leśna, Marii Konopnickiej, Przytulna, Rodzinna, Tadeusza Bielaka od dziewiątki do końca i Wymarzona. No ja myślę, że tu o panu Michale można dużo opowiadać. Członek zarządu gminnego OSP, skarbnik jednostki w Kępicach. I tu proszę państwa, poznałam Michała przy budowie gminnego centrum ratownictwa. To on był tą lokomotywą, która przekonywała władzę, która mnie przekonała, która przekonała pana sekretarza o konieczności remontu. To jest ta osoba, która trzyma, która dba o finanse jednostki. To jest osoba, która cieszy się dużą charyzmą, dużym autorytetem wśród strażaków ochotników i bardzo nam takich osób potrzebnych. Myślę, że młodym strażakom ochotnikom może wskazywać drogę. A przy okazji wielki społecznik ma doświadczenie i w budowie stadionu, i w wielu różnych innych inwestycjach. Myślę, że mieszkańcy doskonale Michała znają. Kolejny kandydat z Kępic, Ernest Czelewicz. Brawa. Okręg numer 11, ulica Szkolna 6, Tadeusza Bielaka od 1 do 7. Pan Ernest jest wiceprezesem zarządu klubu Garbarnia Kępice. Ja proszę państwa, o mały włos Garbarni udałoby się wejść do okręgówki. Liczymy, panie Erneście i panie prezesie, że w przyszłej, że tej, na zakończenie tej rundy, tak, będziemy mogli się cieszyć z awansu naszej drużyny. No myślę, że mieszkańcom, interesującym się sportem, nie trzeba pana Ernesta przedstawiać. Znany piłkarz, bardzo dobry piłkarz. Myślę, że może służyć swoją wiedzą, doświadczeniem, a przede wszystkim swoim doświadczeniem młodym pokoleniom. To, co mówiłam, proszę państwa, na sport będziemy stawiać w następnej kadencji, bo sport jest bardzo ważny, nie tylko ze względów fizycznych, jeżeli chodzi o młodzież, ale przede wszystkim tutaj ze względów obyczajowych. Także na sport w następnej kadencji będziemy mocno stawiać. Pan Władysław Żmuda-Trzebiatowski. No. Proszę państwa, pan Władysław startuje z okręgu numer 13, czyli ze swoich rodzinnych Podgór. Z Brzezinki, Zemzdowa, Zemzdówka, Zemzdowca, Chorówka i Kaczyno. Pana prezesa nikomu nie trzeba przedstawiać. Krótką, twardo trzyma, proszę państwa, gminną spółdzielnię całą. Ja powiem, że na sesjach, na komisjach wszystkich radnych i burmistrza też tak krótko próbował trzymać, ale proszę państwa, naprawdę z panem Władkiem czasami denerwował, bo wszystko liczył z kalkulatorem, budżet zna na pamięć. Ja nie powiem, że lepiej od skarbnika, ale czasami to i lepiej od burmistrza. Wszystkie zera liczył i liczby, ale proszę państwa, merytorycznie naprawdę bardzo dobrze przygotowany do pełnienia funkcji radnego. Tutaj jeżeli chodzi o ceny ciepła i o współpracę ze spółką komunalną, z zarządem spółki komunalnej, pan Władysław Żmuda-Trzebiatowski jest tutaj nieoceniony. Jest przewodniczącym komisji rewizyjnej w tej kadencji, jest przewodniczącym komisji gospodarczej, zadaje pytania, nie boi się trudnych pytań. Nie każda odpowiedź może go satysfakcjonuje, ale potrafi rozmawiać, potrafi przyjmować argumenty innych. Tutaj naprawdę jest osobą, która wiele wnosi do pracy Rady Miejskiej. Kolejny kandydat, Piotr Bućko. Zapraszamy. Pustowo, Ciecholub, Darnowo, Węgorzyno. Piotr w tej kadencji był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, wcześniej też pracował jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Jest podleśniczym w leśnictwie Pustowo. Powiem, że pochodzi z mojej rodzinnej miejscowości, także znamy się od małego. Zawsze był dobrym organizatorem, zawsze potrafił, proszę państwa, nie bał się mówić o problemach. To też bardzo ważne. Może dlatego, że się znamy od małego, od młodych lat, ale naprawdę kto, co boli mieszkańców jego okręgu, mieszkańców gminy, bo w gminie Kępice od urodzenia jest, wszystko przekaże, wszystko powie i naprawdę dba o interesy wszystkich mieszkańców. Pan Jan Zeffert, kolejny leśnik.
Okręg numer 15, Bronowo, Barwino, Obłęża, Osieki, Jabłoniec, Gościerac. To proszę Państwa, Jan Zeffert, członek Rady Sołeckiej, jest z nami też i pani Dorota Wiśniewska, sołtys Bronowa. To oni, proszę Państwa, byli głównie tą lokomotywą, powiem lokomotywą, bo całym pociągiem byli mieszkańcy Bronowa, którzy przygotowali tak perfekcyjnie dożynki w tym roku. Ja powiem, że pan Jan też nie jest łatwą osobą i sobie nieraz myślę, co ja w tej Radzie będę miała z takimi osobami, ale bardzo dobrze się rozmawia, bardzo dobrze na argumenty, przyjmujemy swoje argumenty. Tu jeszcze raz powtórzę, bardzo sobie cenię osoby, które mają swoje zdanie, które potrafią wyrazić swoje zdanie, które dbają o interesy swoich mieszkańców. Także ja się bardzo cieszę, że pan Jan zdecydował się kandydować i myślę, że wiele dobrego tutaj wniesie do Rady Miejskiej i będzie godnie reprezentował swój okręg wyborczy. Także ja dziękuję bardzo. Liczę, proszę Państwa, na to, że przedstawieni kandydaci zyskają Państwa poparcie. Ja jako kandydat na burmistrza mogę tylko prosić o to, żebyście Państwo szli 16 listopada głosować i żebyście oddali głosy na komitet wyborczy, który reprezentuję, a na pewno nie zwolnimy prac, które rozpoczęliśmy 4 lata temu. Te ostatnie 4 lata, czyli 2010-2014, to nie była moja pierwsza przygoda z Radą Miejską, bowiem radnym byłem wcześniej, natomiast stąd mam możliwość pewnego jak gdyby porównania po prostu, jak rady funkcjonowały. Chcę powiedzieć to, co najbardziej mnie jakoś tak na duchu podnosi, że nie ma tam jakichś uzgodnień wcześniej i tak dalej, bo tak czy tak pod dyktando głosować. Każdy ma prawo po prostu swobodnie wypowiedzieć swoje zdanie na komisji odnośnie różnych problemów. Także uważam, że no, atmosfera w tej Radzie ustępującej była super i stąd między innymi decyzja moja, żeby kandydować ponownie do Rady Miejskiej, a tak jak usłyszeliśmy wcześniej, jeszcze jest sporo do zrobienia, także będziemy mieli możliwość wykazać się, ażeby powiększać dorobek gminy. Dziękuję. Szanowna Pani Burmistrz, dziękuję, że mogłem się dzisiaj tutaj na tym wyborczym spotkaniu zjawić i dziękuję za to zaproszenie. Nawet gdyby go nie było, to pewnie bym się tutaj pojawił, bo uznaję, że obecność tutaj dzisiaj i obecność Państwa jest naszym świadectwem, że wiemy, kogo będziemy popierać w wyborach na burmistrza Kępic. Wiemy? Ta chwila zawahania. Cóż mogę powiedzieć? Jestem dzisiaj starostą, oczywiście startuję też do Rady Powiatu. Są tu z nami również inni kandydaci z gminy Kępice, którzy w szranki powiatowe występują. Ale cieszę się, że ta kampania, którą dzisiaj mamy, jest kampanią pozytywną, że chcemy się dobrze przedstawić i zaprezentować naszym wyborcom, że chcemy pokazać to, co jest jeszcze do zrobienia. 16 listopada wybierzemy swojego burmistrza, wybierzemy swoich radnych do gminy, wybierzemy radnych do powiatu, którzy potem będą wybierać starostę. Wybierzemy radnych do sejmiku. Pamiętajmy o tym, że te wszystkie szczeble samorządu są bardzo ważne. Że bardzo ważne jest to, żeby dobrze ze sobą współpracować. I tutaj wielki ukłon w stronę pani burmistrz. Pani Magdo, dziękuję za te 4 lata. Udało nam się, mam nadzieję, wszystkie szanse dla Kępic wykorzystać razem i oby było nam to dane w kolejnej kadencji, czego serdecznie pani życzę. Drodzy Państwo, zacznę od pierwszego zdania i to, co zobaczyłem i to, co usłyszałem, i tak sobie myślę, że na tym zdaniu chyba mógłbym nawet skończyć. Popieram, drodzy Państwo, Magdalenę Gryko, ponieważ popieram gminę Kępice. Popieram rozwój gminy Kępice. Zapisałem sobie taki punkt, kiedy poznałem Magdę. I tak sobie, jak sięgam pamięcią, było to stosunkowo niedawno, ponieważ od 2006 roku jestem radnym Rady Miejskiej i właśnie w 2006 roku po raz pierwszy z Magdaleną Gryką się poznaliśmy. Pełniła funkcję inspektora do spraw promocji. Następnie została powołana na stanowisko wiceburmistrza. Ja wtedy wraz z grupą
Myślę, że dzisiaj mogę powiedzieć, przyjaciół, tworzyliśmy taki klub radnych, nasza wspólna gmina. Gdzieś byliśmy postrzegani jako klub opozycyjny w stosunku do ówczesnego burmistrza. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że już wtedy była taka duża nić porozumienia z panią Magdaleną Gryko. Nigdy pani burmistrz, za to pani nie dziękowałem za tamten okres, ale z pozycji wiceburmistrza również pani w stosunku do nas była zawsze fair i za to dzisiaj też dziękuję. Chciałem powiedzieć, że ja nie biorę udziału w żadnych konwentach wyborczych. Nawet kiedy mnie zapraszają, czy też nie, ale nie umieszkałem przyjechać tutaj do Kępic z jednego prostego powodu, że współpraca, jaka jest między samorządem województwa a samorządem miasta i gminy Kępice, ja powiem, że jest wzorowa. I udaje nam się razem wspólnie coś zrobić, coś działać dla społeczności lokalnej, a szczególnie jeżeli chodzi o miasto i gminę Kępice. Pani wójt jest tak osobą obrotną, tak potrafi nas wszystkich zawinąć wokół swojego paluszka, że trudno jej cokolwiek odmówić.